pierwszej połowie zaległego meczu z Olimpią Zambrów kibice obejrzeli pomysłowo grającą broń. Początkowo jednak obie ekipy grały zachowawczo. Wzajemne badanie pierwsi zakończyli podopieczni trenera Dariusza Różańskiego. Ta pierwsza połowa wyglądała bardzo owocnie. Chłopaki dużo pracowali na boisku, stwarzali sobie sytuację. W 12 minucie gospodarze objęli prowadzenie po strzale Kamila Sternickiego. Radomianie poszli za ciosem. Na bramkę Olimpii sunął atak za atakiem. Druga bramka wisiała w powietrzu. Nic dziwnego, że po pół godzinie gry Radomianie prowadzili już 2-0. Tym razem do siatki rywali trafił Przemysław Śliwiński. Goście chcieli odpowiedzieć kontaktową bramką, ale defensywa miejscowych dobrze wykonywała swoje zadania. Straciliśmy dwie bramki, ciężko było się pozbierać w tej pierwszej połowie. Nie tworzyliśmy w ogóle zespołu, byliśmy porozrzucani, porozsypani. Po zmianie stron kibice obejrzeli zupełnie inną broń. Radomianie chcieli utrzymać wynik, a gdyby nadarzyła się okazja, skontrować rywali. Druga połowa bardzo słaba, tak jakbyśmy nie istnieli na boisku. Wiedzieliśmy, ustaliśmy sobie plan działania w przerwę. Wiedzieliśmy, że mocna drużyna Zambrowa na drugą połowę wyjdzie bardzo zmotywowana, że na pewno zmienią swoje ustawienie na boisku, zagrają w innym systemie. No niestety, tak jakby w drugiej połowie grała tylko jedna drużyna. Przyjezdni nie zamierzali rezygnować, ruszyli do ataku i przyniosło im to sukces. W 55 minucie goście zdobyli swojego pierwszego gola. Potem atakowali i obrońcy broni przeżywali trudne chwile. W 84 minucie Olimpia cieszyła się z wyrównania, ale sędzia gola nie uznał. Po kolejnej akcji było już jednak 2-2. Korekta ustawienia w przerwie zadziałała. W drugiej połowie również przeszliśmy na ustawienie 3-5-2, z czego zdobyliśmy bramkę na 2-2, więc bardzo się cieszę, że zareagowaliśmy. W niedzielę broń podejmie Pelikana Łowicz. Mecz rozpocznie się o godzinie 12:00.